Hejka, witajcie na moim kanale, zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Tym razem będzie to podsumowanie czytelnicze ubiegłego roku, czyli 2023. Mam jeden cel na przyszły rok, mianowicie chciałabym przeczytać 24 książki, to znaczy dwie książki każdego miesiąca. To jest taki mój mini cel i naprawdę jestem zachwycona ubiegłym rokiem, to znaczy jeszcze tym 2023, ponieważ udało mi się przeczytać 20 książek. I nie spodziewałam się tak dobrego wyniku, bo nie miałam jakiegoś większego celu, po prostu zaczęłam czytać dla czystej przyjemności i żeby zrobić to, co lubię robić najbardziej, bo nie ukrywam, że wtedy przenoszę się w zupełnie inny świat i to jest coś pięknego. A wcześniej, tak jak wspominałam, zatraciło się to u mnie i bardzo mało tych książek wpadało do mojej głowy rocznie, więc teraz jest diametralna zmiana i zdecydowanie poprawa na lepsze. I tak sobie pomyślałam, że zrobię takie maluśkie podsumowanie 2023 roku pod względem właśnie książkowym, czytelniczym. I chciałabym Wam pokazać wszystkie książki, które przeczytałam i przy okazji polecić Wam kilka z nich, które naprawdę w 100% przypadły mi do gustu i które mnie zachwyciły pod względem fabularnym, jak również które sprawiły, że byłam w stanie się związać emocjonalnie z bohaterami tych powieści. I zacznę może od It Starts With Us i It Ends With Us. Były ok, aczkolwiek nie porwały mnie jakoś szczególnie. Można przeczytać, jest to oczywiście historia intrygująca, ale nie na tyle, żeby skradły moje serce w 100%, także nie oceniłam ich najwyżej, ale były w porządku. Skoro jesteśmy przy Colleen Hoover, to przeczytałam również Leylę i muszę przyznać, że ta książka mi się bardzo podobała. Z całą pewnością poleciłabym ją każdemu, bez względu na to, czy ktoś lubi wątki romansowe, czy też nie, bo każda historia opowiada mimo wszystko o czymś innym i w inny sposób. I czasami fajnie poszerzyć swój zakres czytelniczy o jakiś romansik. Następną powieścią, którą również bym poleciła, to jest Ugly Love. Standardowo mamy dwa różne przypadki totalnie innych ludzi, których łączy przeznaczenie, przypadek, ciężko stwierdzić. Ale w rzeczy samej tę powieść się nie tylko czyta, ale ją się przeżywa, także na pewno bym ją poleciła. Przy tej powieści November 9 wzruszyłam się, bo jednak jest ona dosyć emocjonalna i odczuwałam ją każdym porem swojego ciała i nie żartuję w tym momencie, ani nie wyolbrzymiam. Również poleciłabym ją każdemu do przeczytania z czystym sumieniem. I moja chyba ulubiona powieść Colleen, z którymi miałam do czynienia, czyli Variety. To jest mój top one, jeśli chodzi o Colleen na 100%. Maybe Someday i Maybe Now, też o nich więcej co nieco opowiedziałam, z czego to jest taka jakby główna powieść, a tutaj jest malutka kontynuacja z pewnym dodatkowym wątkiem, który jest również fajny i bardzo mi się podobał, nawet bardziej niż dalsza część tej powieści, więc powiedziałabym, że ona jest opcjonalna, a ta jak najbardziej godna uwagi, aczkolwiek może trochę zbyt cukierkowa w pewnych momentach, ale tak czy siak jest bardzo przyjemną powieścią. Powieści Colleen, które mi się troszeczkę mniej spodobały, to znaczy może zacznę od tego, że ta powieść, This Girl, była bardzo przyjemna, szybko się czytało i rzeczywiście miło spędziłam ten czas. Druga jej część, czyli Point of Retreat, była znacznie słabsza, a trzecia według mnie była zupełnie zbędna, więc ogólnie, jeżeli jesteście ciekawi, to jak najbardziej polecam przeczytać te dwie, a tę część sobie zwyczajnie odpuścić, bo ona nie wnosi niczego interesującego i moim zdaniem nie wnosi również niczego nowego do losów głównych bohaterów, także dwie można przeczytać, bo nic nie stracicie, a możecie zyskać, podczas gdy ta ostatnia bye bye. I jeszcze z dwóch ostatnich powieści, które udało mi się wcisnąć Colleen, to jest Confess i Reminders of Him. Uważam, że one obydwie są w porządku, aczkolwiek nie na tyle, żeby się nad nimi jakoś szczególnie rozwodzić. Szybko się je czyta, łatwo się je czyta i równie szybko się o nich zapomina, w szczególności o Confess. Takie mam zdanie na ten temat. Ale w tej akurat fajne były te wstawki z obrazami. To mi się podobało, lubię tego typu rzeczy. Aczkolwiek potencjał był znacznie większy, jeśli chodzi o tę historię, a okazało się, że moim zdaniem nie został odpowiednio wykorzystany, nad czym ubolewam, bo można było z tego zrobić coś znacznie fajniejszego niż wyszło. Przeczytałam również trzy powieści Holly Jackson z cyklu Przewodników po zbrodni. Według Grzecznej Dziewczynki jest to pierwsza część.
gdzie Pipa jest na śladzie, na tropie zbrodni sprzed lat. Następna grzeczna dziewczynka, zepsuta krew. Swego rodzaju kontynuacja, ale niekoniecznie. Tak jak wspominałam, każdą z nich można czytać osobno, nie trzeba jednej po drugiej czytać, bo i tak będzie się wiedziało, co chodzi. Plus tak jakby odwołują się w pewnym stopniu do tego, co było wcześniej, ale to są zupełnie inne historie, także bez obaw. I moja ulubiona część z tych trzech, czyli Grzeczna dziewczynka musi zginąć. Totalny szok i serio po 100 pierwszych stronach rozwija się akcja w sposób taki, jaki lubię, czyli nieprzewidywalny i totalnie intrygujący i wciągający. I na pewno bym ją poleciła również z czystym sumieniem, więc kupujcie również tę powieść, bo warto. Nie musicie tych pierwszych dwóch, aczkolwiek polecam, ale ta to było coś wspaniałego, strzał w dziesiątkę. Ale żeby nie było, kolejnym strzałem w dziesiątkę jest Stephen King i Holly, gdzie też tak jakby śledzimy losy nie tylko głównej bohaterki Holly, która jest na tropie zaginięcia młodej kobiety, ale również mamy tak jakby wgląd w to, co dzieje się za kulisami zbrodni, o może w ten sposób to ujmę. I to jest to, że Stephen King jest w stanie ukazać to, że zło czyha za każdym rogiem i tak jakby ma wiele twarzy i można się spodziewać naprawdę po wszystkich wszystkiego i nigdy nie wiadomo, co u kogo w domu się dzieje i co w trawie piszczy. Jestem zafascynowana tą powieścią totalnie. Poleciłam ją już papuchowi, żeby sobie ją przeczytał, ale on obecnie czyta kolejną powieść, którą określiłabym jako coś wspaniałego, czyli Pancerne serce Jonesbo. Jest już na stronie 156, co jest mega, bardzo mi się ona podoba. Tutaj mamy standardowo powieść, gdzie głównym bohaterem jest Harry Hole, czyli jeden z moich ulubieńców, który również jest na tropie zbrodni, jakby na to nie patrzeć. Papuch, jak uważasz, podoba ci się ta powieść, czy nie? Dam radę. Nie, fajnie. No, także to mnie bardzo cieszy, bo jest ona również godna uwagi. Czas na przedostatnią powieść tego roku, czyli totalny romans erotyczny, totalnie pikantny. I no, czasami się rumieniłam, gdy to czytałam, więc jeśli lubicie takie kąski, to jak najbardziej Wam się spodoba. Mi się spodobała, ale na zasadzie takiej, że był to miły przerywnik między cięższymi lekturami. Czyli akurat po Stephenie Kingu się tak zdarzyło, z tego co pamiętam, ją czytałam. Tak po prostu, żeby się odświeżyć i coś lżejszego wciągnąć, bo właśnie w tym celu kupuję tego typu powieści, żeby po czymś cięższym na chwilę się oderwać i odetchnąć i przeczytać coś lżejszego, a to zdecydowanie takie jest. I oczywiście historia jest bardzo urokliwa i miałam też momentami gęsią skórkę, także warto ją przeczytać, ale jeśli nie lubicie takich klimatów, to jak najbardziej jest to zrozumiałe, że nie będziecie chcieli tego zrobić. Ale takim totalnym objawieniem tego roku i taką wisienką na torcie jest Czwarte skrzydło Rebeki Jarosz, które zachwyciło mnie praktycznie od pierwszego rozdziału. Jest to fantasy, ale mamy tutaj wiele smoków i nie tylko smoków. Także nie są to jedyne bestie, które pojawiają się tutaj. Mamy bardzo ciekawe postacie. Z wieloma można się związać i utożsamić emocjonalnie, co również jest na duży, duży plus. Plus dochodzi tutaj również wątek taki romansowy, malutki, poboczny, ale to dopiero przy końcu, także malutki taki wąteczek tam się pojawia, a końcówka miażdży. Papuch zresztą był świadkiem, jak kilka razy się wzruszyłam już tam, czytając te ostatnie 100 stron bodajże, bo było tam bardzo dużo zdarzeń, które mi się nie podobały osobiście, aczkolwiek to musiało się zdarzyć, czyż nie? Ale końcówka to jest strzał w dziesiątkę i czekam na drugą część. Wiem, że już wyszła i nazywa się ona bodajże Iron Flame i wyszła ona w październiku. Oczywiście wersja anglojęzyczna, ale czekam na polskojęzyczną. I gdy tylko się pojawi, na pewno ją przeczytam, bo to było coś innego. Nie było tutaj jakichś takich obszernych opisów, Bóg wie czego, co mi się również podobało. Były one dosyć zwięzłe, skromne i na temat. Także również polecam wszystkim przeczytać tę powieść bez względu na to, czy lubicie fantazji, czy nie, bo jak wiecie, ja nie jestem wielką fanką, ale może zacznę częściej też kupować tego typu powieści. I to tyle, jeśli chodzi o moje książkowe wrażenia z roku 2023. Na pewno będę sobie wszystko zapisywała tak jak teraz, na jakiejś kartce, pewnie takiej wymiętej, zając mnie.
i odnotowywała każdą przeczytaną powieść. Plus mam jeszcze 3 nowe książki. Bibi, jakbyś mógł mi podać te 3, które są obok Reniferu? Dziękuję. Mam jeszcze 3 nowe perełki, które zamierzam przeczytać w przyszłym roku. I jest to 1000 pocałunków, podobno dosyć intrygująco. I mam nadzieję, że taka się również okaże. Podoba mi się bardzo okładka, jest mega cute. Pastelowych barwach, jak również mam 2 powieści Lucy Scott. Ładnie ze sobą wyglądają, bardzo do siebie pasują. Mega mi się podoba ta szata graficzna i zauważyłam ogólnie w księgarniach, że teraz masa książek tak jakby pod względem graficznym jest do siebie dosyć podobna. Jest jakiś trend, widzę. Każda z nich ma, o Jezus, 630, 620 stron, czyli 1200 stron, ale myślę, że będzie się je czytało całkiem przyjemnie. Też się nie mogę doczekać. Od czego zacznę, jeszcze nie wiem. Myślę nad Karawalem, ale zastanawiam się też nad The Inheritance Games, także zobaczymy. Czas pokaże, już styczeń, jutro zacznę na pewno. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że ten mój filmik o książkach Wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Buźka!